Cześć, tu Ernest. W tym filmiku przekażę Wam informacje o potencjalnym pakiecie dla posiadaczy Xboxa. Dopiero co wyszedł nowy pakiet kosmetyczny dla posiadaczy PlayStation Plus, a już otrzymaliśmy informację o możliwie nowym pakiecie, możliwie dla drugiej strony wojny konsolowej. Ale pozwólcie, że wprowadzę Was do sytuacji. Na stronie True Achievement Hunters pojawił się nowy wpis, dający znać o odkryciu w pakietu do Fortnite o nazwie Ion, który zawierałby ubiór Ion, lotnie Aurora, zbierak Resonator oraz 2000 fałdolców. Na zdjęciu pokazowym tego zestawu brakuje zbieraka, dlatego nie znamy jego wyglądu. Ale kiedyś w plikach gry, jak już mogliście się o mnie dowiedzieć, pojawił się taki oto zbierak, który jest także reskinem, tym razem zbieraka Omegi. I jak widać, idealnie pasowałby do tego zestawu. Nie znamy też jeszcze szczegółów co do daty premiery i ceny tego pakietu, ani źródła tej informacji. Kolorystyka tego skina, który jest zresztą reskinem Criterion oraz lotny Terminus, czyli barwy biały i zielony, podpowiadają nam, że może to być ekskluzywny zestaw dla posiadaczy Xboxa lub prezent w ramach podziękowania za zakup nadchodzącej konsoli Xbox One S w przedsprzedaży. Ale niestety, na ten moment nie ma opcji zakupienia w przedsprzedaży Fortnite'owej wersji tego Xboxa. Samo ujęcie nowych skinów wygląda dość wiarygodnie. Co ciekawe, kilka godzin przed startem sezonu 5 na Xboxach została zaktywowana okładka gry Fortnite na taką, która ujawniła nam zbyt wcześnie trzy skiny karnetu bojowego, co oczywiście było wtopą ze strony konsoli, ale może to być rozwiązaniem tego wycieku. Mam na myśli to, że członkom strony True Achievement Hunters udało się w jakiś sposób to wykopać. To wszystko może być jednak jednym wielkim, ładnie przygotowanym clickbaitem, ponieważ jak możecie już wiedzieć, Epic Games podpisało kontrakt z PlayStation, tak samo jak Bluehole, twórcy PUBG'a, z Xboxem, co mogłoby skreślić możliwość wydania ekskluzywnych skinów na Xboxa. Ale mimo, że Epic nadal jest w tym kontrakcie, to wydało ono skina specjalnie dla posiadaczy wybranych urządzeń Samsunga. Jednak w tym przypadku Samsung nie miał podpisanej umowy z bezpośrednim rywalem Fortnite, czyli PUBG'em. Dlatego przyjmijcie tę informację z odrobiną soli. Fakt, że w tym zestawie ma być aż 2000 fałdolców, zdradza nam także, że na pewno nie będzie za darmo. Nawet dla tych, którzy już posiadają Xboxa, pamiętajmy też, że może to być zestaw dla każdego. To, że kolory rzeczywiście pasują do palety kolorów i loga Xboxa, niekoniecznie oznacza, że dla jego posiadaczy będzie ten skin. Jeszcze raz przypominam, że to może być fake. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Boście Bojowym!